Klimatyczna muzyka, letnia aura, a na stole makaron po prezydencku, bo właśnie takiego dania mogli skosztować zielonogórzani, którzy wybrali się w czwartek do restauracji Casa Mia. W garach i patelniach mieszał sam Janusz Kubicki. Włodarz naszego miasta wywiązał się w ten sposób z licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podaliśmy makaron i wierzę w to, że smakuje wszystkim tym, którzy mieli szansę z niego skorzystać. Za chwilę muszę Państwa puścić, bo tam przypalę i dopiero wtedy będzie, a klienci są bardzo wymagający i potrafią wtedy zareklamować danie, a tego bym sobie nie życzył. Jak się okazuje, chętnych do spróbowania makaronu po prezydencku nie brakowało. Bardzo dobry. Dobrze doprawiony? Dobrze, dobrze. Doprawiony, także nic tutaj, nic dodać, nic ująć. Żeby Janusz Kubicki stanął przy garach, Marcin Polakiewicz musiał wygrać licytację WOŚP. Właściciela restauracji kosztowało to nieco ponad 3000 zł. Co ciekawe, początkowo miało to być śniadanie. Śniadaniem nam się nie udało, gdyż pandemia pokrzyżowała plany, potem ograniczenia, restrykcje. Teraz, kiedy możemy to zrobić, to akurat sezon wakacyjny ze śniadaniami nie chcieliśmy startować, więc zaprosiliśmy prezydenta do tego, aby pomógł nam ugotować makaron. Makaron prezydencki w takiej włoskiej odsłonie w restauracji Casa Mia. Prezydent radzi sobie wyśmienicie. Co roku jest coś nowego, jakiś nowy pomysł ze strony radnych, ze strony pana prezydenta, pani prezydent. I te pomysły gdzieś tam się przewijają, przebijają nawzajem. Ja nie wiem, co za rok wymyślimy. No, w tym roku jest gotowanie z panem prezydentem, makaron nawijany z panem prezydentem. No, myślę, że fajny pomysł, słowo się rzekło, to było tam bodajże w styczniu czy w lutym, w trakcie finału, pomysł taki padł. Była jeszcze wtedy zima, środek pandemii i później jak trzeba było zrealizować, to cały czas czekaliśmy na to, aż restaurację otworzą. Dodajmy, że finalizacja licytacji WOŚP była też okazją do pomocy czworonogom. Makaronowy dochód przekazany zostanie na rzecz schroniska dla zwierząt bezdomnych w Zielonej Górze.